Minęła godzina 23. Zapraszam na ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Poznaliśmy pełne listy wyborcze Koalicji Obywatelskiej. Czołowe miejsca w województwie śląskim zajmują znane w regionie postaci sceny politycznej, jak Borys Budka, Wojciech Saługa czy Izabela Leszczyna. Swoją obecnością na liście kandydatów po mandat poselski zaskoczył natomiast politolog Uniwersytetu Śląskiego dr Tomasz Słupik czy ekonomista dr Bartłomiej Gabryś. Pośród kandydatów znajdują się również radni Sejmiku Województwa Śląskiego, w tym jego przewodniczący Marek Gzik. Kandydaci ubiegający się o poselskie mandaty z województwa śląskiego startują z 6 okręgów, jednak to katowicka lista Koalicji Obywatelskiej przyniosła pewne niespodzianki. Listy otwierają liderzy Platformy Obywatelskiej w województwie. Wojciech Saługa w Sosnowcu, Borys Budka w Katowicach. Pokazaliśmy, że mamy determinację, mamy siłę, jesteśmy gotowi do tego, by ten bój o Polskę wygrać. A żeby wygrać, Koalicja Obywatelska wychodzi z założenia, że potrzeba wielu rąk na pokładzie. Dlatego pośród znanych nazwisk polityków swoje miejsce na listach znaleźli debiutanci. Dużym zaskoczeniem okazał się zamykający katowicką listę politolog dr Tomasz Słupik, który dotychczas komentował bieżące wydarzenia sceny politycznej. Jako kandydat, a w przyszłości być może poseł, chce zadbać m.in. o śląską tożsamość jako grupy etnicznej i język śląski jako regionalny. Ustawa o metropolii jest zbyt ciasno skrojona. No i ja chciałbym być adwokatem tego nowego pomysłu, który jest promowany i promuje go m.in. prezydent Katowic czy prorektor naszego Uniwersytetu, profesor Tomasz Pietrzykowski, to znaczy konurbację jako, czy metropolię jako jedno wielkie miasto. Oczywiście przy zachowaniu podmiotowości wszystkich tych mniejszych miast, prawda, które ją tworzą. O istocie spraw dotyczących Śląska mówi również ubiegający się o poselski mandat dr Bartłomiej Gabryś, ekonomista, którego nazwisko znalazło się na rybnickiej liście wyborczej. Jednym z najważniejszych tematów mają być finanse publiczne. Jeśli korzystamy z usług publicznych, to samorządy terytorialne nie poradzą sobie, jeśli budować będziemy te samorządy w oparciu o uznaniowość, jeśli chodzi o strumień dochodów, jednocześnie wrzucając, mówiąc językiem kolokwialnym, coraz więcej wydatków. Na problemy finansowe i konieczność decentralizacji samorządów wskazują jednomyślnie wszyscy kandydaci list Koalicji Obywatelskiej. Podobnie jak na prawa kobiet, które w tej kampanii zdają się być mocną kartą przetargową. I to właśnie prawa kobiet mają być jednym z elementów przedwyborczej batalii Krzysztofa Dudzińskiego, szóstki okręgu sosnowieckiego. To nawet nie szeroko rozumiane, tylko no widzimy, co się dzieje, tak? W skali kraju. No też nie chcę się o tym wypowiadać, bo wszyscy widzimy, co jest. Kwestia dotycząca edukacji, to też jako ojciec dwójki dzieci, 14-latka, 11-latki, też widzę te wszystkie kwestie. Zresztą jako członek Rady Rodziców też widzę, ile rzeczy tutaj jest tak na dobrą sprawę do zrobienia. Koalicja Obywatelska, tworząc do ostatniego momentu listy, postawiła na parytet kobiet i mężczyzn. Z pierwszego miejsca w okręgu częstochowskim o głosy powalczy Izabela Leszczyna. Kobiety naprawdę zawsze w Polsce są na dwóch etatach. Często mają rodziny, mają dom, mają dzieci i jeśli angażują się w działalność społeczną, to od nich wymaga to jakby takiego zwielokrotnienia swojej aktywności, bo przecież bardzo często pracują. Właściwie wszystkie kobiety na mojej liście to są kobiety, które pracują zawodowo. Cieszę się z tego bardzo. Z pierwszych pozycji w województwie śląskim kandydują również Krystyna Szumilas w okręgu gliwickim i Mirosława Nykiel z okręgu bielskiego. W okręgach tych również nie zabrakło niespodzianek. Z bielskiego kandydatem jest m.in. Apoloniusz Steiner, a w gliwickim przewodniczący sejmiku województwa śląskiego Marek Gzik. Gliwicka radiostacja chce znaleźć się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. To nie jedyny ambitny plan. Muzeum chce też przeprowadzić wielką metamorfozę. Na razie stoi ona pod znakiem zapytania, bo jedna ze stowarzyszeń uważa, że ta inwestycja może pogrzebać szansę radiostacji na wpis na listę. Łukasz Kądziołka. Radiostacja Gliwicka do wielkiej inwestycji szykowała się od dłuższego czasu. Dzisiaj jest zamknięta z powodu prac konserwacyjnych i są obawy, że na razie o pomnik historii będzie można tylko dbać, a planowana metamorfoza nie dojdzie do skutku. Budowa nowoczesnego kompleksu muzealnego stoi pod znakiem zapytania. Stanęliśmy w takim troszeczkę martwym punkcie, mianowicie my już zakończyliśmy wszelkie prace projektowe, mamy dokumentację projektowo-wykonawczą, złożyliśmy wniosek o pozwolenie na budowę, dostaliśmy pozytywną decyzję Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach, natomiast w ostatnim momencie jedno ze stowarzyszeń gliwickich złożyło odwołanie od tej decyzji.
Radiostacja miałaby zyskać okazałą wystawę o powierzchni 700 metrów kwadratowych, część edukacyjno-konferencyjną, restaurację i apart-hotel. Żeby to wszystko było możliwe, potrzeba pieniędzy i to sporo, bo przebudowa i rozbudowa radiostacji miałaby kosztować około 70 milionów złotych. Na drodze do realizacji pojawiło się odwołanie Stowarzyszenia Miasta Ogród Gliwice, które obawia się, że ta inwestycja zaprzepaści szansę na wpisanie obiektu na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Podstawowym kryterium wpisu danego obiektu na listę UNESCO jest jego autentyczność. Autentyczność to znaczy jak najniższy stopień przeobrażenia. Im więcej autentyczności, tym więcej zabytków zabytku, mówiąc obrazowo. Tutaj plany miasta są bardzo śmiałe. Tam są planowane bardzo poważne ingerencje. Planowane są m.in. całkowita przebudowa wnętrza jednego z budynków i wymiana dachów, czyli ingerencja w oryginalne elementy kompleksu radiostacji. Stowarzyszenie powołało się na negatywne opinie wydane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa. Zdaniem Instytutu projekt jest wysoce ryzykowny oraz całkowicie sprzeczny z zasadami konserwatorskimi. Opinie, choć stanowcze, nie są wiążące dla konserwatora. Muzeum nie ma wątpliwości, że starania o wpis na listę UNESCO nie są zagrożone. Za to zagrożone są starania o pieniądze. Konsekwencje tego wszystkiego są dosyć smutne, no bo wali nam się cały plan finansowania tego przedsięwzięcia. Muzeum ma czas do końca września na złożenie wniosku o dofinansowanie, jednak szanse na dotrzymanie tego terminu są niewielkie. Sprawa trafiła do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jak potwierdza resort, prowadzone jest postępowanie wyjaśniające, w trakcie którego przeanalizowana zostanie decyzja Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 800 milionów będzie kosztowała nowa walcownia w Siemianowicach Śląskich. Na terenie dawnej walcowni Rur Jedność rozpocznie się budowa nowoczesnego zakładu walcowniczego kształtowników lekkich. Budowa potrwa rok, a zastosowane innowacyjne rozwiązania technologiczne pozwolą na osiągnięcie zdolności produkcyjnej do 450 tysięcy ton rocznie. Karolina Komada. Historia zatoczyła koło. To symboliczny moment wmurowania kamienia węgielnego i początek budowy nowej walcowni w miejscu, gdzie początki hutnictwa sięgają XIX wieku. Siemianowice Śląskie hutnictwu zawdzięczają swój rozwój. Najnowocześniejsza walcownia kształtowników w Europie powstaje w Siemianowicach Śląskich przy udziale 100% kapitału polskiego. I to jest nasz największy sukces, więc te 6 tysięcy miejsc pracy, które były w starej hucie, no dzisiaj oczywiście to jest nowoczesna huta, więc to zatrudnienie będzie mniejsze, ta walcownia, ale cieszymy się, bo tak ogromna inwestycja na poziomie 800 milionów będzie oczywiście tworzyła nowe miejsca pracy. Docelowo w zakładzie zatrudnienie znajdzie około 150 osób. Siemianowicka walcownia zostanie wyposażona w instalacje zmniejszające do minimum emisyjność oraz konsumpcję energii, a także utratę materiału podczas procesów produkcyjnych. Będzie to walcownia gorąca kształtowników lekkich, tak zwany light section mill. Będziemy produkowali tutaj wszelkiego rodzaju merchant barsy, czyli kształtowniki gorąco walcowane, jak kątowniki, pręty okrągłe, pręty kwadratowe, teowniki i całowniki. Walcownia o bardzo szerokim asortymencie. Cieszymy się, że bardzo dużo wyrobów również będzie produkowane takich, które są importowane do naszego kraju. Same prace budowlane pochłoną ponad 300 milionów złotych, a ten jak na razie pusty plac budowy zamieni się w kompleks nowych budynków. Będzie się składał z 6 budynków, 2 będą nowe i to będą zakłady produkcyjne. Dodatkowo powstanie magazyn wyrobów gotowych, będzie budynek biurowo-socjalny dla pracowników, będzie stacja zasilająca, no i oczywiście też będzie budynek warsztatowy. Będzie też dość spory układ drogowy wewnętrzny, bo tutaj jak wiadomo będą dość sporo transportów szło, w związku z tym musi być plac manewrowy dla samochodów ciężarowych, parking dla pracowników. Budowa nowej walcowni w Siemianowicach Śląskich potrwa cały rok. Uwaga kierowcy, kolejne zmiany na autostradzie A4. Trwa remont węzła Brzęczkowice i prace wchodzą w kolejny etap. Generalnie z objazdami muszą liczyć się kierowcy jadący z Krakowa w kierunku Łodzi lub Cieszyna. Karolina Komada. Slalom zwężeń i kolejne utrudnienia dla kierowców na autostradzie A4 w związku z remontem wiaduktu oraz nawierzchni jezdni w rejonie węzła Brzęczkowice. Od 17 sierpnia zamknięta jest łącznica relacji Kraków-Cieszyn, czyli zjazd z autostrady A4 z kierunku Kraków na drogę ekspresową S1 w kierunku Cieszyna.
Objazd poprowadziliśmy autostradą A4 do węzła Murckowska w Katowicach i następnie drogą krajową nr 86. Zamknęliśmy także łącznicę relacji Łódź-Kraków, czyli wjazd na A4 w kierunku Krakowa z drogi S1 z kierunku Łodzi. Objazd jest poprowadzony autostradą A4 do węzła Mysłowice, następnie łącznicami węzła i ponownie autostradą A4 w kierunku Krakowa. Kierowcom podróżującym drogą S1 od strony Cieszyna lub od Łodzi w kierunku Katowic oraz jadącym autostradą A4 z Wrocławia w kierunku Łodzi lub Cieszyna zaleca się podróżowanie drogą krajową 86. Wszystkie prace na tym węźle zakończą się w listopadzie tego roku. Hymn Ligi Mistrzów w Sosnowcu zabrzmi już za kilka dni. Co prawda nie za sprawą Zagłębia, a Rakowa Częstochowa. Mistrz Polski w kolejnym etapie rozgrywek eliminacji Ligi Mistrzów na stadionie Zagłębia zmierzy się z FC Kopenhaga. Dziś ruszyła sprzedaż biletów na ostatnią, czwartą rundę eliminacji do najbardziej prestiżowych rozgrywek klubowych w Europie. Łukasz Kądziołka. Mistrz Polski kontra mistrz Danii. Mecz Raków Częstochowa FC Kopenhaga już za kilka dni. To będzie wyjątkowe wydarzenie nie tylko dla kibiców medalików. Ostatnia runda eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów może być w Polsce traktowana jak święto. Kibice Warszawy Metal Park usłyszą hymn Ligi Mistrzów. Będzie to specyficzne koło środkowe z charakterystyczną piłką. Będą odpowiednie flagi powieszone na masztach. A więc no, będzie ten przedsmak tej najlepszej europejskiej piłki w Sosnowcu. Na stadionie w Sosnowcu trwają przygotowania do wtorkowego spotkania. Jak zapewnia specjalista, murawa będzie gotowa. Później nie mamy za bardzo miejsca na jakieś dosiewy trawy, dlatego teraz tych zabiegów było bardzo dużo, zdecydowanie więcej, gdyby tylko grało Zagłębie. Tylko dwa spotkania dzielą piłkarzy Rakowa od fazy grupowej. Ostatniego przeciwnika z Cypru trener pożegnał tak. To w końcu trzeba użyć jakiegoś polskiego słowa. Żegna Marys. Teraz przyszedł czas na rywala dużo mocniejszego niż w poprzednich rundach. FC Kopenhaga jest tu faworytem, ale doping na tym stadionie może ponieść piłkarzy Rakowa. Jest to na pewno wydarzenie w ogóle w skali polskiej piłki bardzo duże. No i też ranga rywala, który jest bardzo tytułowanym klubem. Myślę, że pokonanie go będzie dużą niespodzianką, jeżeli udałoby nam się to zrobić. Dlatego no, na pewno ze wsparciem kibiców będzie nam łatwiej walczyć. Dopingu nie będzie miała duńska drużyna, ponieważ UEFA nie zgodziła się na przyjazd kibiców z Kopenhagi. Do dyspozycji będzie zatem około 11 tysięcy miejsc na trybunach. Dzisiaj ruszyła sprzedaż biletów dla posiadaczy karnetów na cały sezon, a w sobotę bilet będzie mógł kupić każdy. To było ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Zapraszam na kolejne już jutro o godzinie 16. Dobranoc.